Cześć, tu Krzysiek, witam Cię w kolejnym wideo. Dzisiaj Ci chciałem opowiedzieć o tym, jak duży wpływ na nasze życie mają nasze myśli, tak? Nie wiem, czy zdajesz sobie z tego sprawę, jak dużo w naszym życiu zależy od jakości tego, co my sobie myślimy. Przykładowo, wyobraź sobie, że idziesz kupić kawę rano przed pracą do kawiarni, no i ta pani, która Cię obsługuje, za długo Ci podaje kawę. Jak Ty się denerwujesz, jak Ty ją wyzywasz w myślach, tak? Ta głupia kobieta za długo mi podaje tą kawę, to ty sam już budujesz w sobie negatywną energię, tak? I potem co się dzieje? Załóżmy, idziesz do pracy, chcesz zaczepić jakąś dziewczynę, no ale jesteś cały zdenerwowany, nie jesteś na odpowiedniej wibracji, nie masz w sobie tej pozytywnej energii, która, tak wiadomo, pomaga w uwodzeniu kobiet. Więc powinieneś czegoś takiego unikać, tak? Unikaj negatywnych myśli, które tak naprawdę osłabiają twoją wibrację. Jeśli masz wysoki poziom energii, jesteś uśmiechnięty, bije od ciebie szczęście, to w ten sposób będziesz też przyciągał kobiety. Więc zamiast kupując kawę rano na stacji, czy hot doga, czy lejąc paliwo, wkurzać się na babę, która cię obsługuje, ty po prostu sobie z tego żartuj, uśmiechaj się do ludzi i zobaczysz, że momentalnie dzięki temu dużo łatwiej ci będzie poznawać kobiety. Ponieważ ty już tą otwartość będziesz budował naturalnie z ludźmi. Kupując kanapkę na stacji, czy tankując auto, będziesz żartował z panią, która ci sprzedaje i potem jak spotkasz dziewczynę na ulicy, oczywiście będziesz w stanie powielić ten wzorzec, rozmawiając z nią. Zauważyłem, że wielu mężczyzn nie zdaje sobie z tego sprawy i są po prostu z natury bardzo negatywni. Widzą dziewczynę, chcą do niej podejść, ale od razu koncentrują się na negatywnych myślach. Ona mnie odrzuci, ona nie będzie chciała ze mną rozmawiać, ona jest za fajna, jestem za niski i tak dalej, i tak dalej. Przecież zawsze dziewczyny mnie odrzucały. Jak tak myślisz, to robisz sobie bardzo dużą krzywdę, ponieważ ty już się podświadomie blokujesz na rezultaty z kobietami. Wiesz, no nie jest też łatwo wyeliminować zupełnie na początku takie myśli, jak nie masz fajnych doświadczeń z dziewczynami, ale mogę ci dać jedną moją radę, która mi pomogła i pomaga moim kursantom na szkoleniach uwodzenia. Przede wszystkim, jeśli pojawiają się tego typu myśli w głowie negatywne przed interakcją z kobietą na randce, czy to gdzieś nawet kiedy do niej dzwonisz, to ucinaj te myśli w głowie. Ja tak robię i naprawdę mi to pomaga, tak? Kiedy, załóżmy, stresuję się, żeby zadzwonić do dziewczyny, to kiedy ten wewnętrzny głos mi się odzywa w myślach i mówi: nie rób tego, ona może cię odrzucić i tak dalej, to ja po prostu sobie mówię: ja i tak wiem, że dziewczyny na mnie lecą, mam na to wyjebane. I po prostu dzwonię, tak? I po prostu podchodzę do dziewczyny na ulicy. W ten sposób, jeśli skonfrontujesz te wszystkie gdzieś tam negatywne halucynacje w głowie z rzeczywistością, po prostu zacznie ci wychodzić, tak? Ponieważ twój umysł nauczy się, że to, co ty sobie tam myślałeś w głowie, to tak naprawdę ma mało wspólnego z rzeczywistością. Nie jest to łatwe, tak? Nie jest to łatwe z tego względu, że świadomie trzeba to robić i świadomie trzeba umieć zwracać uwagę właśnie na tego typu negatywne myśli, które pojawiają ci się w głowie. Ale spróbuj od dzisiaj. Postanów sobie, że przez cały tydzień nie będziesz narzekać w myślach, w codziennym życiu, w pracy. Nie będziesz kłócił się gdzieś tam z mamą, jak do ciebie zadzwoni. Tylko nastawisz się pozytywnie, nie tyle na zabawę, co na jakieś żarty. Będziesz miał dużo wyższą wibrację, będziesz dużo bardziej uśmiechnięty i potem, idąc do klubu, czy to zagadując dziewczynę na przystanku, one po prostu będą widziały po tobie, że jesteś szczęśliwym facetem, uśmiechniętym, który daje im fan, przyjemność, zabawę, a nie wygląda jak żul, który chce od niej wysępić 5 zł i podchodzi z miną jak seryjny zabójca. Więc naprawdę ważna rzecz, o której praktycznie zapomina każdy facet, który zaczyna swoją przygodę z uwodzeniem. Pytacie mnie o książki, które bym wam polecił. Jedną z takich fajnych książek jest Odzyskaj swoją pewność siebie. Tutaj ci okładkę wrzucę. W tej książce możesz dostać dużo na temat tego, jak działa nasz umysł, w jaki sposób zbudować pewność siebie w życiu, w kontaktach z kobietami. Musisz wiedzieć, że jest to silnie powiązane, ponieważ jeśli masz dobre relacje z ludźmi, to też to się przekłada oczywiście na twoje życie, sukcesy zawodowe, finansowe i tak dalej. Więc polecam tutaj tą lekturę prześledzić. W tej książce masz dużo na temat właśnie takiego psychologicznego punktu widzenia, jeśli chodzi o pewność siebie. Masz też fajne ćwiczenia, których wykonywanie powoduje, że po prostu ta pewność siebie pojawia się naturalnie. Też w tej książce fajnie jest opisane, jaki wpływ na ciebie mogli mieć twoi rodzice, to co ci mówili, to jest też bardzo ważne. Zauważ, że jeśli babcia ci mówiła: nie wolno nachalnie zaczepiać dziewczynek, trzeba być dla dziewczynek miłym, to ty po prostu takie wzorce też masz wpojone od dziecka. Oczywiście twój ojciec ci tak mógł mówić, twoja mama, więc trzeba świadomie sobie zdać sprawę z tego, co tak naprawdę blokuje cię na rezultaty z kobietami. I tego typu elementy w swojej osobowości powinieneś stopniowo starać się eliminować, tak?
I ja na przykład miałem taki problem, że jak podchodziłem do dziewczyn, to strasznie nastawiałem się gdzieś tam na rezultat. Chciałem, żeby one od razu były zakochane, natomiast to tak nie działa, tak? Żeby kobieta się w tobie zakochała, to potrzeba trochę więcej czasu, trzeba dać jej odpowiednie emocje i wtedy też wychodzi to zupełnie inaczej. Jak jeszcze możesz poradzić sobie z negatywnymi emocjami, kiedy jesteś z dziewczyną? Przede wszystkim ja, kiedy robi mi się głupio, to się uśmiecham, to się śmieję, tak? Najgorsze, co możesz robić, jeśli jesteś introwertykiem, to jest to, że tłamsisz te wszystkie negatywne emocje w sobie. Jeśli nawet powiedziałeś coś głupiego, jak do niej zagadałeś na spotkaniu, na randce czy przez telefon, to zacznij się śmiać. Ha, 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 tak? W ten sposób dziewczyna też będzie wiedziała, że jesteś pewny siebie, że nie przywiązujesz się do tego, że na siłę musisz się poderwać, więc generalnie w oczach kobiety nie stracisz na wartości. Najgorsze, co możesz pokazać, to właśnie brak takiej pewności siebie, jeśli coś ci nie wyjdzie w kontakcie z nią. I wtedy też dziewczyna ocenia cię jako faceta, który nie jest pewny siebie i który nie do końca może jej odpowiadać. Jeśli to wideo ci się podoba, zostaw łapkę do góry, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Do usłyszenia. Cześć.